Wakacje dla ośmioklasistów to nie tylko wypoczynek, ale wyzwanie i wybór szkoły najlepszej z możliwych, zgodnych z zainteresowaniami. Szkoły, która przygotuje do zawodu potrzebnego na rynku pracy. Z całą pewnością taką ofertę przygotował zespół szkół numer 1 w Działdowie. W naszej szkole właśnie trwa rekrutacja i mamy szeroką ofertę dla uczniów, którzy chcą się kształcić na kierunku informatyka. W liceum ogólnokształcącym mam profil matematyczno-fizyczno-informatyczny, czyli tutaj widzimy, że jest rozszerzenie też informatyki oraz mamy dwa przedmioty ściśle związane, dwa kierunki w technikum ściśle związane z informatyką. Jest to technik programisty i technik informatyk. Najlepszą rekomendacją szkoły jest jej udział w wojewódzkim konkursie programistycznym, w którym to uczniowie zespołu szkół numer 1 w Działdowie osiągają dobre wyniki. Działdowo można powiedzieć, że liczy się na ogólnopolskich konkursach programistycznych. Bierzemy udział także w olimpiadzie informatycznej. W tym roku w finale mieliśmy Jakuba Pająka, jednego ucznia, i w drugim etapie sześcioro uczniów się zakwalifikowało, wszyscy dostali wyróżnienia. Renoma szkoły to jedno, a losy absolwentów po tych kierunkach to kolejny atut. Ci absolwenci pracują w różnego rodzaju firmach. Są to często firmy bardzo znane, jak Microsoft, jak IBM, jak Google. No i bardzo cenią sobie tę pracę i nie żałują wyboru takiego kierunku. Jest szansa na wybór kierunku, na naukę i zdobycie zawodu deficytowego z możliwością realizowania planów konkursowych i rozwojowych. Rekrutacja trwa, szczegóły na jej temat można uzyskać w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie.